Oprócz funkcji wykorzystywanych w formułach z poprzednich części kursu, Excel Online posiada także bardziej zaawansowane funkcje, które za chwilę poznasz. Funkcja wyszukaj pionowo pozwala na znalezienie danych w tabeli, po czym je zwraca. Argumentami tej funkcji są wartość, którą chcesz znaleźć, zakres, w którym chcesz jej poszukać, numer kolumny w zakresie zawierającym wartość zwracaną oraz czy dopasowanie ma być dokładne czy przybliżone. Dzięki funkcji licz.jeżeli obliczysz, ile komórek spełnia dane kryterium. Aby na przykład dowiedzieć się, ile osób zarabia pensję z danej kategorii, wpisz licz.jeżeli, następnie podaj zakres jako pierwszy argument oraz kryterium jako drugi. Funkcja jeżeli pozwala sprawdzić, czy określony warunek jest spełniony, czy też nie. Aby na przykład dowiedzieć się, czy najniższa pensja jest wyższa od 2100, wpisz równa się, jeżeli, otwieramy nawias, następnie podaj warunek. Oraz wartości, które zostaną zwrócone, gdy warunek ten będzie spełniony. Bądź nie. Aby dowiedzieć się, jaką pozycję w danej kolumnie zajmuje wartość, wpisz dodaj.pozycję, następnie podaj szukaną wartość oraz kolumnę, w której chcesz szukać. Kurtozę zbioru danych obliczysz wpisując kurtoza. Następnie podaj zakres i naciśnij Enter. Funkcja los zwraca losową liczbę z zakresu od 0 do 1. Funkcja los.zakr zwraca losową wartość z podanego przedziału.